Tak jak mówiliśmy wcześniej, dzisiaj naszym gościem jest pan Grzegorz Rękawek. Wczoraj, przypomnę, był pan Jarosław Kurski, na tym byli licealiści, choć nie tylko. Dzisiaj dla was gimnazjalistów jest pan Grzegorz Rękawek, choć nie tylko gimnazjalistów oczywiście. Przypomnę, pan pochodzi z bardzo dobrego rocznika, mojego, czyli lat 60. To naprawdę był bardzo dobry rok, proszę nie zapominać, tak? Pan kończył liceum imienia Królowej Jadwigi, dzisiaj świętej, w Siedlcach, tam też skończył chemię, w Belgii studiował na MBA, o ile się nie mylę. Tak jest. No i później był w drugim NZS-ie, tym reaktywowanym już w latach 80. A co był, dokonał, zrobił i jak to się między innymi robiło, to spróbuję wyciągnąć od pana Grzegorza, jego syn, który będzie prowadził z panem wywiad, a was proszę oczywiście o natężenie uwagi, sami dobrze wiecie dlaczego. Tym samym zostawiam państwa z panem Grzegorzem i z panem redaktorem, a sam udaję się na lekcję do klasy pierwszej, bo tego wymaga ode mnie obowiązek. Panie redaktorze. Jak pamiętasz lata, kiedy wprowadzono stan wojenny? 33 lata temu, znaczy to byłem w takim wieku jak wy, znaczy mieliśmy wtedy tam 14-15 lat. Też w starym systemie to była końcówka szkoły podstawowej. Zaczęliśmy już troszeczkę się burzyć przeciwko systemowi w wieku 13 lat, między innymi fal języka rosyjskiego pod wglądem Polski, tylko wtedy oczywiście bez korony, zrobiliśmy z jakiejś rosyjskiej gazety z Leninem krzyż, który czasami wysuwaliśmy do energii z niektórych nauczycieli. Bardzo w 80. roku, dlatego że zaczął się pierwszy karnawał Solidarności, kiedy nagle zaczęli ludzie mówić otwartym głosem to, co myślą. Zaczęło się takie bardzo aktywne życie. No i cóż, no wtedy jako młodzi ludzie, 14-letni, 15-letni, bardzo przeżywa się to, co się tutaj dzieje. Bardzo nam się podobały zmiany. Bieda była, jak wiadomo, bo przecież były wprowadzone kartki. Każdy kombinował, jak tylko mógł. Natomiast oczywiście to były te lata, w których w tej szarzyźnie komunizmu i w tej beznadziei próbowaliśmy się jakoś odnaleźć. Znaczy, ja chodziłem do klasy sportowej i będąc w waszym wieku muszę wam powiedzieć, że myśmy mieli 12 godzin sportu tygodniowo. Plus każdy z nas brał udział w jakichś zajęciach typu olimpiady naukowe. Ja sam brałem udział w olimpiadzie geograficznej, historycznej, geograficznej i matematycznej. I zaczął się okres licealny, czyli 81 rok, na tej fali tej wielkiej radości, tej wolności, która wtedy funkcjonowała. Każdy starał się być bardzo kreatywny, robić różne gazetki. No i nagle po paru miesiącach to wszystko tąpnęło z 12 na 13 grudnia, kiedy wprowadzał Junta Jaruzelskiego, wprowadziła stan wojenny. Chciałem też o tym powiedzieć, dlatego że do dzisiaj autorzy tego stanu wojennego, który był nielegalny z punktu widzenia nawet konstytucji PRL-owskiej z 76 roku, nie zostali rozliczeni. Stan wojny pamiętam dokładnie, dlatego że po południu zorientowaliśmy się, że to było grane, ale taki był fajny moment, znaczy jeszcze można było chodzić po ulicach, więc momentalnie żeśmy się z naszą klasą, chodzimy do klasy matematycznej, zebraliśmy się i poszliśmy do naszej wychowawczyni, która też uczyła nas matematyki. Pytam się, co robić, bo wiadomo, szkoła była zamknięta. Więc pani nam profesor zadała cały materiał na najbliższy miesiąc. I my tak w atmosferze trochę takich tajnych kompletów po 2-3-4 osoby, żeśmy się spotykali, żeśmy się uczyli. Ja już wtedy należałem do drugiej świeckiej drużyny harcerskiej Zarzewie, która nawiązywała tradycją do scoutingu Olgi i Andrzeja Małkowskich. Czyli to już było takie harcerstwo niezależne, które próbowało się wyłamać z tego oficjalnego nurtu. No i wtedy alarmowo żeśmy zrobili zebranie. Wtedy to było tak, że nie wiedzieliśmy, z czym się możemy liczyć. Na stanie uzbrojenia zastępu mieliśmy prawdziwego nagana i jedną belgijkę z ostrą amunicją. I poszliśmy do lasu ćwiczyć strzelanie na wypadek, kiedy by mieli wejść Rosjanie albo nie wiadomo kto. No taki był klimat wtedy. No, tak. Dzisiaj z tej perspektywy to jest śmieszne, no, ale tak to wygląda. Dobrze. Jakie wtedy były warunki żywnościowe? No, to znaczy tak, jak ktoś miał rodzinę na wsi, to mógł sobie jakoś pożyć. To znaczy, przepraszam, bo się trochę gorąco jest. To znaczy, wiadomo, panował system kartkowy. Już nie pamiętam tych racji, ile tam było kurczaka, masła i tak dalej. Ale faktem jest, że wtedy istniał drugi obiekt żywnościowy. Tak trochę jak za okupacji. To znaczy, dobrą walutą z tego, co pamiętam, było masło. Bo za masło można było różne rzeczy wymienić lub kupić. Dorośli mieli na kartki, z tego co pamiętam, alkohol czy papierosy, nas się nie piły, nie paliło, więc już można było to wymienić na słodycze, czy tam wyroby czekoladopodobne. Natomiast mając ograniczoną ilość środków, chyba każda polska rodzina w tamtym czasie była bardzo kreatywna, bo ludzie wymyślali różne rzeczy, od słodyczy po niesłodycze. W tym wszystkim były pomocne oczywiście babcie, które pamiętały czasy przedwojenne, więc próbowały się sobie jakoś tam radzić. Ale prawda jest też taka, że
nawet wtedy, teraz nie wiem, czy ktoś, mam nadzieję, że nie używacie jakichś tam używek, jak ćwiczycie jakieś sporty, żeby pakować masę mięśniową. Kiedyś to po prostu nasi trenerzy jeść dużo białego sera, to też był trochę kłopot, ale jakoś się staraliśmy to zrobić. Dobrze. Co w tamtych czasach robiłeś, jak się udzielałeś? Znaczy, jak wróciliśmy w styczniu w 1982 roku do szkoły, no to atmosfera była beznadziejna. Dosyć szybko się zaangażowałem w kolportaż wydawnictw niezależnych. W sierpniu 1983 roku później rzeczywiście był Siedlecki Komitet Oporu Społecznego. I to było tak na zasadzie dużego zaufania. To znaczy, wszyscy przestrzegali reguł konspiracji. Każdy miał jakiś pseudonim, albo jeden o drugim nie mówił. I zajmowaliśmy się kolportażem różnych wydawnictw podziemnych. Oprócz tego stwierdziliśmy, że nie ma wyjścia, trzeba się uczyć. No a wtedy mnie to zmotywowało do tego, że jeżeli jest zoma na ulicach, to trzeba zacząć jeszcze jakiś inny sport, więc zacząłem ćwiczyć karate. Przez 10 lat to kontynuowałem. I pierwszy rok był bardzo smutny rzeczywiście, natomiast mogę powiedzieć, że myśmy się tak trochę zawzięli nawet w naszej drużynie harcerskiej. W naszej drużynie było około 15 osób na szkołę 400-osobową. I po pierwszej klasie, więc zawsze były takie, tylko jeśli się nazywała złota tarcza, jak się miał średnio powyżej 4,5, maksymalna wtedy ocena to było 5. Z naszej drużyny nastroje, tam kolega, ja i nasz drużynowy, ja i koleżanka zdobyliśmy te złote tarcze, żeby pokazać. To był też taki swego rodzaju nasz obrót w stosunku nawet do władz szkoły, które się w międzyczasie też zmieniły na władze posłuszne reżimowi. Później w miarę już tak, po pierwszej klasie, jak już tak okrzepłem, no to się zaczęły akcje typu, no nie było wtedy sprayu, więc znaczki Solidarności z Kofizą, czyli Solidarności Walczącej, to się malowało oczywiście z puszki i z farby, czy z tego, z pędzla. Bardzo nam się podobała taka akcja, jak się pojawiły ulotki, takie przyklejane, to szczytem odwagi było przejechać szybko rowerem koło sutki milicyjnej i przykleić na przykład plakietkę Solidarności. To było fajne, bo to było trochę ganianiny z tymi ludźmi. A później ktoś jeszcze nasz zastępowy wymyślił takie tak specjalnie wyginane druty, że jak to się wrzuciło na ulicę, to bez względu na to, jak wjechałeś, to sobie te sługi milicyjne dziurawiły opony. To była duża frajda. Natomiast w samych jakichś takich bezpośrednich potyczkach nie uczestniczyłem, dopiero byłem napadnięty w 89, ale do tego dojdę. Natomiast oczywiście było trochę ganianin z milicją z domu, bo wiadomo, w całej Polsce wtedy 11 listopada, jakie to jest święto? Nie wiem, czy 3 maja to właśnie, oczywiście święto właśnie. Myśmy mieli taką zasadę, że w 82 naszą drużynę formalnie rozwiązano, dlatego że pytano nas o uzasadnienie, dlaczego na naszych emblematach harcerskich mamy lilijkę połączoną z kotwicą. No więc tam ja napisałem uzasadnienie, komendant chłopca przeczytał i sobie dopisał ksiądz. No to musimy później świętować, że jestem pierwszym księdzem bez święceń. No ale drużyna zeszła do podziemia de facto. I jak robiliśmy jakieś akcje, jak na przykład na 11 listopada, pamiętam, w 83 roku było bardzo dużo SBS-i, to tacy smutni panowie przebierani albo kamuflowani. I myśmy widzieli, jak jeden z nich wygląda, bo znaliśmy z twarzy. I po tej mszy, kiedy oni oczywiście nas nagrywali, robili zdjęcia, no to on sobie zaczął iść ulicą, a my taki zrobiliśmy z nim taki sznureczek, 20 harcerzy. I on w lewo to wyglądał, w lewo to wyglądał. Tak byśmy się z nim pobawili trochę. Ale facet się trochę bał, ponieważ nas zastępowy miał tak rękę schowaną za pałatką. Wyglądało, że tam trzymał pistolet, ale Artur wcześniej robił eksperymenty wybuchowe, mu tam trochę rozrywało. Tak nie wyglądało, że takie historie były. Także, ale mówię, najważniejsze tak naprawdę to było, żeby w tej szarzyźnie mieć oparcie w rodzinie, co oczywiście było, ale przede wszystkim na przekór systemowi się dobrze uczyć, być sprawnym i być najlepszym. Takie było właściwie nasze założenie, przynajmniej tak w moim środowisku, mojej drużyny kwestii. Właśnie jak wspominałeś, że miałeś jakieś do czynienia z milicją i zoną, to opowiedz o tym. Jakie miałeś sytuacje? To już było później. Znaczy oczywiście, ponieważ u mnie był punkt kolportażu, to rzeczywiście miałem sprytnie, były dwie sytuacje. Znaczy jedna sytuacja była taka, że miałem spakowane ulotki zawsze z takimi drzwiczkami rewizyjnymi w łazience, no nie? I kiedyś ktoś tam pukał, ja się pytam kto, hydraulik, no to zgłupiałem, no bo wiedziałem, że on się tam do tego dostanie. Ale mama przytomnie jakoś tą paczkę tam podcięła i ją wyciągnęła, ale to rzeczywiście był hydraulik, to jest taka śmieszna anegdota. Natomiast z takich sytuacji myśmy po prostu starali się ich tropić i im uprzykrzać życie. Chodziliśmy z założenia, że jak oni nam uprzykrzają, to im też. No więc robiło się takie różne kawały. Tam przecinania opon to żeśmy nie robili, ale bardzo popularne było
Dobrym klejem na przykład zamalowanie szyby w samochodzie i nalepienie czegoś tak, że tego nie można było przez dwa dni zerwać. Tak, no, ja nie wiem, że to jest tylko zewnętrzne, że was namawiam do chuligaństwa, ale to był taki sposób. Znaczy, jak oni nam, to my im, ale musicie pamiętać, że to nie było nawoływanie do czynnego oporu, do czynnej agresji. Myśmy byli tym pokoleniem bardziej ukształtowanym przez oczywiście Jana Pawła II i też wielu ludzi się zachwycało wtedy Mahatmą Gandhim, czyli oczywiście takie niestosowanie przemocy i tak dalej. Natomiast jedna sytuacja, nie pamiętam, to był 84 albo 5 rok, to wtedy była próba zrobić, 84. Były wtedy wybory samorządowe w Polsce, natomiast oczywiście one zawsze, każdy miał świadomość, że były fałszowane, więc tutaj w strukturach siedleckiej Solidarności ludzi zaangażowanych, no to my występowaliśmy, jako wtedy tam ludzie 17-18-letni, to niezależni obserwatorzy, liczyliśmy frekwencję w tych wyborach. Natomiast taka jedna akcja, która się mogła skończyć aresztowaniem, ale byłem szybszy, polegała na tym, że wtedy trzeba, znaczy było parę bieżąców w Siedlcach i chodziło o to, żeby rozsypać ulotki informujące o godzinach nadawania Radia Solidarność. No i to ja wtedy nie wiedziałem tego, ale to wtedy się kupowało peweksie papierosy Marlboro, ponieważ one dobrze się paliły i nie gasły. Potem polegał na tym, że pod paczkę związaną sznurkiem wkładało się papierosa, który się zapalał i on pewnie się przepalał i się ulotki sypały. No więc ja gdzieś tam trafiłem na 11 piętro bloku, umieściłem te ulotki, odpaliłem tego papierosa. No i oczywiście nie należało jeździć windą, bo to dla człowieka oznaczało więźnie, tylko po schodach. No i akurat ja na dół, a oni na górę, no nie? Trochę to za szybko się sypnęło, bloki były odstawione. No i przytomnie wyszła z jednego z mieszkanych chyba pierwszy przy tym piętrze koleżanka. Więc ja ją złapałem za rękę, ona była szczęśliwa, może zaskoczona i tak udawałem, że jesteśmy parą i sobie schodzimy. I w ten sposób panowie pobiegli na górę, a ja na dół. No jednak później dyla oczywiście, no bo wiadomo, żeby się już nie było takich rzeczy. Natomiast hamulą tamtego okresu i zresztą tutaj widziałem też parę zdjęć, niby okrągły stół, 89 rok, ale pamiętacie, że było to wtedy związane z tajemniczymi, znaczy tajemniczymi śmierciami bardzo wielu znanych kraftanów, księdza Zycha, księdza Niedzielaka. I na przykład w takich Siedlcach, które nasza uczelnia, już wtedy byłem studentem, nosiła imię Georgi Dimitrowa, znanego działacza Kominternu Bułgarskiego, z tego zwanego mordowanego w 1938 roku. No oczywiście nam się to imię tego Georgi Dimitrowa nie podobało, to był taki czas, w Polsce takie różne były uczelnie o różnych imieniach, na tym nadawano różne imiona. I na początku 90 roku, czyli już po tak zwanych zmianach, przynajmniej my jako środowiska NZS próbowaliśmy dosyć mocno się zaangażować w tak zwane wyrzucanie partii z budynku PZPR. No i właśnie przed takim jednym planowanym strajkiem okupacyjnym byliśmy tam napadnięci, trochę poturbowani, ale nic się nie stało. Myśmy im dali radę. Znaczy, wracaliśmy z jakiegoś koncertu, były koleżanki, było nas ja i mój przyjaciel. I nagle za krzaków takich dwóch panów smutnych, ale oni byli po narkotykach, bo byli strasznie agresywni. No i jeden wyskoczył ze krzaków, dostałem cios, tak się trochę uchyliłem, ale później miałem niezłe limo. Zrobiłem jakąś tam kontrę, zablokowałem, natomiast wiedziałem, że nie mogę za bardzo powalczyć, bo akurat miałem zwichnięte kolano. No i tak mój przyjaciel Darek związał się walką z drugim facetem, a ja po prostu troszeczkę potykając próbowałem biegać i wykorzystując ciemności, go tak trochę męczyłem kopnięciami, a później już tak, jak to się mówi, zlepiłem i zbiłem. A mój kolega potem na tamto wszystko, co było, łącznie chyba z tym, że mu chyba kark przetrwać. Ale stres był. I to tak. Ale żeby było śmiesznie, gdzieś tam przychodziła milicja, spytaliśmy się, czy nam pomogą. Nagle oni się też rozmyli, także takie sytuacje. Nie namawiam do bicia, znaczy bądźcie gotowi, żeby stawiać opór, ale sami nie atakujcie. Ale bądźcie gotowi do obrony zawsze. W jakie jeszcze inne na przykład sposoby obrałeś tamtejsze systemy? Ja nie czuję, że bym opalał, byłem elementem jednym z wielu. Znaczy to klimat tamtych lat jest taki, no tak jak wyobraźcie sobie taki entuzjazm, jak wy jesteście młodzi, coś robicie, później przychodzi ta szara noc stanu wojennego, wszystkim tak, że tak powiem, się wszystkiego odechciewa. Pamiętam dwa takie elementy ciekawe, znaczy nie pamiętam, może tam pan dyrektor pamiętam, Breczniew to jakoś tak w listopadzie 82 roku znalazł. Tak, wszyscyśmy musieli wtedy oglądać to w telewizji, prawda, że to w tym samym miesiącu zwolniono Lecha Wałęsę, bo natychmiast zaczęły krążyć tam cipy, bo Breżniew powiedział po moim trupie, prawda, więc od razu zwolniono z internowania przewodniczącego Wałęsy. Znaczy ja mogę powiedzieć o takich elementach, część, no, ale zacznijmy tak od początku, 82 rok,
Oczywiście to nie była w listopadzie Akademia Kół z okazji rocznicy Święta Niepodległości, tylko okazji oczywiście rewolucji październikowej. I tak wszyscy siedzieli stłamszeni, nikomu się nic nie chciało. Nagle ktoś z nauczycieli wszedł i poleciała taka wiadomość, która wszystkich zelektryzowała. Breżniew zmarł. I w ogóle niesamowita reakcja, ponieważ wszyscy wstali, zaczęli bić brawo i się cieszyć. Nauczyciele zgłupieli, niektórzy, bo niektórzy to tam byli, pełnili dwojakie role. No i mieliśmy takiego, u nas takiego kolegę Piotrka, już dzisiaj to jest ksiądz doktor Piotr, taki wysoki, masywny facet jak Breżniew. I myśmy go w przypływie entuzjazmu na ramiona i na wesołą międzynarodówkę śpiewając, żeśmy go nosili jako tego tak zwanego fikcyjnego trupa po szkole. Radość była wielka, no później oczywiście przynajmniej nasza wychowawczyni miała z tego powodu trochę represji. Ale to był tak powiedzmy jeden radosny element. Natomiast były te przykre, bo w tym roku w marcu obchodzimy 30. rocznicę walki o krzyże w Miętnem, więc to tutaj byliśmy w to zaangażowani, chociaż troszeczkę w sensie rodzinnym, bo z tamtych terenów pochodzę. Oczywiście zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki, to nie muszę o tym mówić, bo to dramat straszny. Myśmy robili, co myśmy wtedy robili? Znaczy pomysł był taki, żeby przede wszystkim na znak solidarności się wtedy nosiło oporniki, nosiło się krzyże, robiliśmy przerwę ciszy, to znaczy pojawiali się prowokatorzy, ale oczywiście my w tym momencie w skupieniu, zwłaszcza po tym tragicznym zamordowaniu się Jerzego, to właśnie organizowało się przerwę ciszy. Później troszeczkę forma próbowano ją zmiękczyć i pod siecami w ulicach stacjonowało ZOMO, więc dzieci straciły szkołę, więc nagle do gimnazjum wprowadzono dzieci tam takie tam z klas 1-3, więc było bardzo śmiesznie. No bo tak, żebyśmy my się rozmiękczyli, to troszeczkę zajęli się opieką nad tymi małymi dziećmi. No więc my czasami robiliśmy akcję, że kiedyś myśleliśmy, przynieśliśmy menażki, kochery, zaczęliśmy gotować kisiel i poszliśmy do tych dzieci z transparentem dzieciom kisiel światu pokój. No to taka trochę, żeśmy się wygłupiali z tych haseł tamtego okresu. Cały czas prowadziliśmy swoją gazetkę szkolną jako harcerze i cały czas podpieraliśmy się kartą praw człowieka i obywatela na temat wolności wypowiedzi, nie zważając na tą samą sytuację. I wypisywaliśmy to, co było związane z historią, trwaniem pamięci, czy z tym, co się nie podoba. I oczywiście to było co jakiś czas tam usuwane. Natomiast najfajniejsza akcja to tak, chyba wtedy nie do końca mieliśmy świadomość, że się zaczęła pomarańczowa alternatywa we Wrocławiu. Ale wymyśliliśmy sobie w 1984 roku, że miała być kolejny raz rocznica rewolucji październikowej, postanowiliśmy ją zrobić na wesoło. I zrobić taki bardzo fajny happening. Znaczy udało się zmobilizować dwie klasy. Dziewczyny przyszły ubrane totalnie na czerwono, wstążki, kokardki, spódnice. My z jakimiś rewolucyjnymi hasłami. Pamiętam jedno, które sam chyba wymyśliłem, to było Niech żyje Lenin, matka rewolucji. I to się tak wszystkim jakoś bardzo podobało z tym Leninem. No i taki żeśmy zrobili dawny korowód, śpiewać różne pieśni rewolucyjne. Nauczyciel rosyjskiego, który był też się po latach okazał oficerem SB, był bardzo tym zbulwersowany. No przykra sprawa, dlatego że nasza wychowawczyni po tym incydencie, jak myśmy zrobili maturę w 1985 roku, utraciła wychowawstwo. Ale był ciekawszy aspekt, ponieważ myśmy byli bardzo solidaryzowani z nauczycielami, ja zresztą też wiem, że macie super nauczycieli u was w szkole, to już jak skończyliśmy maturę, nasza pani profesor Ina obchodziła imieniny wtedy we wrześniu. Taki nomen omen. Przyszliśmy wszyscy ubrani jak do matury z kwiatami, żeby złożyć jej życzenia, już wtedy większość na studiach. I wchodzimy do pokoju nauczycielskiego śpiewając 100 lat, a tu konsternacja, bo tam przyszedł ktoś z kuratorium i w tym samym czasie pełni te wszystkie obrzędy zwalnienia na naszej, znaczy uniemożliwienia naszej wychowawczyni prowadzenia wychowawstwa w następnej klasie, więc to były takie zderzenia, takie momenty. Później już przed rozpoczęciem studiów właśnie siedlecka uczelnia czcigodna, bardzo wielu wspaniałych ludzi, no niestety ideologicznie bardzo mocna czerwona. Najpierw podjęliśmy z moimi trzema przyjaciółmi, tak żeby troszeczkę to życie było bardziej kolorowe, zaczęliśmy robić takie pismo literackie Świroła. Tak, to się tak pisało na maszynie do pisania, nie wiem czy jeszcze wiecie co to jest maszyna do pisania. I gdzieś tam próbowaliśmy sobie to na powielaczach robić. No i gdyśmy mieli 2-5 edycji tego magazynu, to były takie nasze pierwsze próby literackie, pierwsze miłości, pierwsze żarty, pierwsze felietony. I później zakończyliśmy to dlatego, że w 1988 roku już było coś czuć, że jest szansa na jakieś zmiany. W Świecach istniało Towarzystwo Miłośników Podlasia, które było taką trochę parasolem ochronnym dla części ludzi z opozycji. Myśmy prowadzili bardzo dużo działań takich typu spotkania z autorami, literaturujące teatry, oglądanie na VHS-ie różnych filmów, typu
Moskwa nad rzeką Hudson i tam czy na Wołowce Jeleni, to był jakiś tam film, ale to była bardzo szeroka taka tematyka. I cóż, stwierdziliśmy, że będziemy wydawali pismo. Ktoś wymyślił hasło NOS. Mot ten było cytat z Charlesa de Gaulle'a, cisza sprzyja prześladowaniu. Bardzo mi się to podobało. No i cóż, ustaliliśmy skład redakcyjny, każdy przyjął pseudonimy i zaczęliśmy to pisać i wydrukować. I to tak chyba od jesieni do marca. No i nagle w marcu się okazało, już po okrągłym stole, że reaktywujemy NZS. No i było chyba nas bardzo mało, bo na uczelnię, która wtedy trzeba 4000 studentów, zebrało się nas jakieś 15, no i tak się nieszczęśliwie złożyło, że nie wybrali na szefa tego wszystkiego. Ciekawe doświadczenie życiowe. Może nam wybór był podyktowany też tym, że każdy był zaangażowany w tak wiele różnych działalności, że tak naprawdę było nas mało. Ja chciałem o tym powiedzieć, bo ta końcówka 80. partia miała już taki permanentny marazmat i już się nikomu nic nie chciało, szeregi opozycji stopniały. Ja wtedy zrozumiałem taką regułę 10-10, to znaczy, że na 100 chętnych, którzy za czymś się opowiadają, aktywnie się zaangażuje 10%, a już tak do końca to jeszcze 10%. To tak właśnie działało. No cóż, NZS to oczywiście był szok dla władzy, że są nagle jacyś studenci, którzy chcą reaktywować niezależne zrzeszenie studentów. I cóż, zaczęliśmy działanie. Doprowadziliśmy do tego, że ja jako szef NZS-u byłem w Senacie Uczelni. I tu taką opowiem kuriozalną historię, bo wyobraźcie sobie, czerwiec 89 roku są wybory, każdy z nas był zaangażowany w jakiejś komisji wyborczej. Bardzo się do tego przygotowywaliśmy, bo mieliśmy instrukcję, żeby pójść na wybory jako członkowie komisji wyborczej z latarkami na wypadek, gdyby gasły światło. Nie wiem, czy pan też to pamięta te czasy. I nagle się okazało, że każdy z nas miał tak dużo roboty, że ja pamiętam tamten rok, spałem po 3-4 godziny dziennie, dlatego że to tak, i niezależne zrzeszenie studentów, i jedna gazeta, i druga gazeta, i angażowanie się w Wojewódzki Komitet Obywatelskiej Solidarności, i akcje ulotkowe. Niby już to wszystko było wolno, bo to już nastąpiło. I my niesieni taką falą entuzjazmu mówimy, no to już jest właściwie opcja, żeby nasza uczelnia miała imię tego Georgi Dymitrowa, coś by się w Polsce dokonało. Chociaż tam jeszcze było parę uczelni, bo chyba gdzieś Gagarina, gdzieś tam w Zielonej Górze, tam taki uczelni miał takie kuriozalne zadanie. No i akurat w 89 roku było 20-lecie mojej uczelni, no i okazało się, że zaprzyjaźnionych uczelni w Bułgarii w Płotnie przyjadą nas tam naukowcy świętować to 20-lecie, a oni przypomnę, że w Bułgarii jeszcze wtedy żadne się zmiany nie wykonywały. No i przyjechali ci Bułgarzy i nie pamiętam już kto, ale wymyśliliśmy cały tekst po bułgarsku napisać ręcznie, że odwołujemy się do 1300-letniej historii chrześcijaństwa w Bułgarii, że kochamy Bułgarów, nie mamy nic do Bułgarów, ale ten Dymitrow to nam nie leży. No i wpadliśmy na pomysł, że w czasie Senatu nie będziemy mieli prawdopodobnie możliwości przedstawić swojej pracy, więc namierzyliśmy, gdzie ci goście przyjechali. No i to było tak, wchodzę do jednego, i on do mnie po rosyjsku. No to ja z nim też po rosyjsku i gadamy, przekazuję mu to. On taki zaskoczony, ale ja trochę przestraszony. Ja mówię, że my nic do was nie mamy, tylko zrozumcie, my tutaj z przyjaciółmi i tak dalej. Nagle wchodzi jakiś jego drugi kolega, to ten momentalnie po angielsku. To ja też po angielsku, no bo oni to tak się pilnowali z wikami, żeby tam jeden na drugi prawdopodobnie kawał. Bardzo mile wspominam tych Bułgarów. Pogadaliśmy. No i przyszła uroczysta sesja Senatu, wstaje i mówi, że my jako tutaj zrzeszenie studentów chcemy, apelujemy o zniesienie imienia. No i pamiętam, co mnie najbardziej uderzyło, a później zdenerwowało bardzo wybitnych przedstawicieli Senatu, zarzucono mi próbę wszczęcia wojny polsko-bułgarskiej. To było bardzo na serio, żeby ludzie tak myśleli. Więc na szczęście do tego wybuchu tej wojny nie doszło. Natomiast po latach obserwuję karierę tych ludzi, którzy ciągle szybko do góry i to mnie coraz bardziej zmieniło, ale to takie czasy. No to było z takich rzeczy. Oczywiście końcówka 89 roku to żeśmy okrzepli jako organizacja, a wtedy tworzyliśmy też następne organizacje, bo typem aktywnym reaktywowanym Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej Przymierza. I w 90 roku w maju wybuch strajk w Polsce. A, przepraszam, jeszcze wcześniej był bojkot studiów wojskowych. Była taki mecz, że na trzecim roku studiów obowiązkowo się chodziło na zajęcia z przysposobienia wojskowego, coś takiego. Ono się to bardzo nie podobało i chcieliśmy całe to studium wojskowe zlikwidować. No i zaczął się bojkot. To chyba zaczął NZS krakowski, z którym zawsze było nam tak trochę blisko. No i tak to się potoczyło. Rzeczywiście przestaliśmy chodzić na te zajęcia. Sytuacja się zrobiła śmieszna. No i kiedyś zostałem przez rektora wezwany na rozmowę właśnie, dlaczego my robimy ten bojkot, czy nie potrafili przyjąć jakiejś argumentacji. No i tak śmiesznie było, bo poszedłem z dwoma kolegami na trzech takich biednych studentów, a tutaj tam cała ta generalicja od chorążego do pułkownika.
I gadają. I w pewnym momencie już rektor miał dosyć tego gadania, bo któryś z pułkowników tłumaczył nam, że 20 godzin trzeba tłumaczyć teorię prowadzenia tego ognia w polu walki, coś takiego. Po czym jako stary harcerz stałem i to zrobiłem w 5 minut, tłumacząc, że to tak nie można. No, ten rekord zaczął się śmiać, no i w końcu żeśmy wygrali tą sprawę tego bojkotu studiów wojskowego. Natomiast w 90 roku nie podobały nam się pewne rzeczy, które wtedy były rozgrywane w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, tak to się chyba nazywało. I rozpoczął się strajk w Polsce w 90 roku. To był trochę szok, bo niby wolność, tak, ale strajk był. No i pamiętam, że to był straszny stres dla mnie, dlatego że wezwaliśmy studentów na wiec, żeby się wypowiedzieli, czy popierają te postulaty, czy są za tym, żeby był strajk. Tak jak mówimy, tam przyjdzie z 50 ludzi, a ja to na wiecu były 300 ludzi. No nie za dobrze, no i proklamacja strajku. No, on został wybrany na przewodniczącego tego strajku, no i tutaj tak był głowy, bo tak 9 wieczór, no właśnie człowiek strajk zorganizuje od rana. No, więc poleciałem do naszego kolegi, się znanego rysownika Wilka Andrzejewskiego, który był liderem pierwszego NZS-u, i mówił sobie, co robić. On mówi, wiesz, no, wyjął instrukcję strajkową z 81 roku, czytaj i rób. No, więc ja chodzę do domu, mówię, mamo, tato, jestem szefem strajku. Mama, o Boże, co się dzieje, a moja siostra przyta mnie plecak, śpiwór, termos, poszło. No i na drugi dzień przychodzimy, a tu trzeba było powołać służbę porządkową, zabezpieczyć aprowizacyjne jedzenie. No na strajku było dużo, bo było 400 osób i tak żeśmy 3 dni wytrzymali. No ale tak, kogo uczynić szefem służby porządkowej? Największego Flajusa uczyniliśmy szefem służby porządkowej, chęć, bo bezwzględny zakaz picia alkoholu na strajku. I on, Maciek, bardzo tego kategorycznie przestrzegał. Strajk zakończył się sukcesem wtedy i to była chyba taka już ostatnia akcja. Większość z nas, bo każdy w NZS-ie miał różne poglądy polityczne, od konserwatywnych liberałów. Ja się do nich zaliczam, bo też centroprawice, prawice i tak dalej. Ale każdy wtedy wynikami tak zwanego okrągłego stołu, znaczy wyborów czerwca 1989 roku, mimo że to był pewien kryzys, jednak byliśmy rozczarowani. Takie rzeczy, rozgadałem się, przepraszam, może jakieś pytania są. Jakieś macie pytania? Wojtku. Czy to prawda, że nauczyciele na szkołach, niektórzy próbowali jakby mówić uczniom, że komunizm jest dobry? Znaczy, to, oczywiście, że tak, bo to było w ramach z historii czy z wychowania obywatelskiego, ale z drugiej strony to były też takie kontry. Tak? To na przykład dla was na pewno momencie, że znacie dramat Katynia i to jest dla was już rzecz znana. Natomiast myśmy się o tym dowiadywali na katechezach, mając tam 13-14 lat, przychodziliśmy z tymi pytaniami do naszych nauczycieli, pytając się. Ja muszę powiedzieć, że ja bardzo dobrze swoich nauczycieli. Paweł był rzeczywiście wyjątkowo niefajnych i rzeczywiście w tej pierwszej linii frontu ideologicznego i próbowali oczywiście wymawiać i fałszować wiele rzeczy. Natomiast z drugiej strony była ta kontra. Myśmy się dowiadywali czegoś więcej z drugiej strony, bo kiedyś to było też tak, że taki był prosty przykład. Katechezy mieli tam którzy chcieli poza szkołą na terenie kościoła i myśmy tam chodzili po to, żeby się dużo rzeczy dowiedzieć. Więcej się wtedy tam uczyliśmy chociażby filozofii, czy na temat rozróżniania ideologii, jak również fenomenalnie prowadzone zajęcia z historii sztuki, których w szkole nie było. Także ja uważam, że nasi nauczyciele w Polsce spełnili swoją rolę. Chyba nie, że wielu z nich jeszcze było wychowankami tej starej przedwojennej kadry. Także tutaj ja poza naprawdę paroma przypadkami, które były bez znaczenia, to myślę, że też my wytrącaliśmy pewien oręż z ręki, dlatego że myśmy ich ośmieszali. Happeningiem, którym opowiadał, żeśmy próbowali to zdyskredytować poprzez śmiech. Nie to, żeby tam coś krzywdę robić, także. Ale były takie oczywiście próby. Tyle. Jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie. Jak mamy teraz w Polsce, mamy wiele pozostałości po PRL-u, pomniki i te sprawy i cały pan, nas były i zauważył pan, że powinniśmy z tym zrobić. Zostawić to, czy jednak to zmieniać? No, ja uważam tak, że tam, gdzie są miejsca związane z cierpieniem czy żołnierzy, to oczywiście należy to uszanowywać. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby w Warszawie pomnik braci śpiących nadal mógł funkcjonować. Tak od razu powiem otwarcie. To jest w okolicach kaźni ubeckich, zbudowano polskich patriotów. I uważam, że nie powinny być takie miejsca. Uważam, że nasze państwo jest w tej chwili mało suwerenne i niezdecydowane. Ostatni kasus
odnowienia pomnika w Pieniężnie, tam w warmińsko-mazurskim, kiedy lokalne władze postanowiły usunąć pomnik jakiegoś generała, który zresztą był jednym ze współprawników Siewierowa, czyli NKWD, takie twarde NKWD, które rozprawiało się z podziemiem niepodległościowym. No i okazało się, że mimo że wódź się chciał ten pomnik usunąć, to się zjawili jacyś tam tajemniczy Rosjanie, którzy to odrestaurowali. Prygorzyn nie nawołuje do właśnie międzynarodowych, nie o to chodzi, ale po prostu no, jesteśmy u siebie, mamy coś, powinniśmy coś do powiedzenia. Także ja uważam, że wiele takich rzeczy powinno zniknąć. W Siedlcach też walczyliśmy parę lat. Był taki pomnik zwany tam przyjaźni polsko-radzieckiej, zupełnie bez sensu. I w momencie, kiedy ludzie sobie uświadamiają, że to nie jest pomnik, który oddaje cześć żołnierzom, tylko oddaje cześć kolejnemu okupantowi, który przyniósł kolejne cierpienia dla Polski, to nie jest to mile widziane, w związku z czym usuwać. Chociaż ktoś tam powiedział, że usuwając pomniki, zostawcie co, koło mogą się jeszcze przydać. I on prosił o z perspektywy lat, ocenę wydarzeń. W 1989 roku wczoraj był pan redaktor Kurski i wyrażał się no, bardzo pozytywnie. I to jest jakby jedna z możliwych ocen, że to najmądrzejsze polskie powstanie, tak się mówi, wyzbycie się romantycznego paradygmatu, nie walczenie, tylko stopniowe negocjowanie. No z tego też wynikają pewno też te pozostałości, o których mówił tutaj nasz uczeń. Ostatnio po wydarzeniach na Majdanie, no co niektórzy Polacy zaczęli wręcz z zazdrością mówić, że tak właśnie należało zrobić 25 lat temu. Jaruzelski powinien albo zostać schwytany, albo uciec do Moskwy jak Janukowycz. Tak byłoby lepiej, bo no, byłyby ofiary, zapewne, pytanie, prawda, jakby to rzeczywiście było, ale nie byłoby później tych wszystkich pozostałości, nie byłoby też tego, co niektórzy publicyści pół żarta, pół serio mówią, że zawarto układ, wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych. Jak teraz z perspektywy lat pan to ocenia? Czy zachowanie Lecha Wałęsy, no, komitetu jego doradców, Komitetu Obywatelskiego Solidarności było słuszne? No, tak, znaczy Solidarności wręcz wzywało wtedy do bojkotu tych wyborów, jak znając, że one nie są w pełni wolne, no nie były w pełni wolne, demokratyczne i że też drużyna Solidarności no, jest tak arbitralnie wybrana przez Lecha Wałęsę, że niekoniecznie wszyscy się z tym wyborem zgadzali. Tak, to taką ocenę globalną. To znaczy dla mnie szokiem było po 4 czerwca, kiedy wracałem 4 czerwca po tych pierwszych wyborach nad ranem i tam czułem się parę godzin przez to, nagle jest ten sukces. Znaczy przygotowanie do wyborów, znaczy w środowiskach, które się znały, tak jak w Siedlcach, to myśmy tych naszych kandydatów Komitetu Obywatelskiego Solidarności, czyli każdy, kto zrobił zdjęcie z Lechem, mógł startować, to ci ludzie byli znani. To byli ludzie znani, zresztą dobrze merytorycznie przygotowani do tej pracy. Natomiast to, co nas niepokoiło, to trochę tak zwany desant, który się odbywał gdzieś tam, te listy krajowe, gdzieś tam tutaj narzucanie pewnych ludzi. I okej, z jednej strony miażdżące zwycięstwo tej pierwszej turze, byle jaka frekwencja 2 tygodnie później. I nagle my z naszej perspektywy patrzymy w ten sposób, że kłócimy się, dyskutujemy, mamy różne pomysły na Polskę, jeden ma poglądy lewicowe, drugi prawicowe, gadamy ze sobą. A to nagle zaczęło tak jakoś niknąć i ja mam wrażenie, oczywiście wtedy pojawił się ten pierwszy konflikt pomiędzy Mazowieckim a Wałęsą i jakimś tym tajemniczym Tymańskim czy jakoś tam. Tymińskim, tak. I to nagle, ja cię z perspektywy lat muszę powiedzieć tak, że jestem zadowolony, nie chciałbym, żeby był taki wariant jak był w Rumunii, oczywiście kiedy rozstrzelono Czałczewski, prawda? Bo jednak jesteśmy krajem o określonej tradycji i kulturze na tle w ogóle w tej środkowej Europy. Natomiast sądzę, że no, historycy będą to oceniali na temat tego, czy rzeczywiście w czasie tego układu magdalonkowego doszło do jakiegoś układu na zasadzie, tak jak pan profesor powiedział. Ja myślę, że coś w tym trochę jest, bo nie wyobrażam sobie, żeby po tych 20 paru latach, ja nie mówię, żeby wieszać na przykład Jaruzelskiego na szubienicy czy Kiszczaka, ale tak naprawdę niemożność przeprowadzenia procesów i wyjaśnienia z wielu rzeczy no, jest niestety kompromitacją naszego państwa i ja nie mówię, czy państwo ma iść w lewą stronę, w prawą stronę, ale przynajmniej to dwie elementarne rzeczy, za którymi ja się opowiadam, czyli to walczymy o wolność wyboru i też o pewną elementarną praworządność. Mam wrażenie, że to jest trochę zachwiane. Tak dzisiaj. Ja jestem trochę tego rozgoryczony, tak? Natomiast jestem zadowolony z tego, że otworzyły się takie możliwości, chociażby, że może istnieć taka szkoła jak państwa, która kiedyś nie było. Właśnie to jest jeden z elementów, z którymi walczyliśmy, że dokonujemy wyboru. Coś chcemy zrobić dla siebie, dla przyszłych pokoleń, chcemy budować silny, stabilny kraj. Dzisiaj nie możemy uciekać od odpowiedzialności za własny kraj, zwłaszcza w świetle tych ostatniej okupacji Krymu przez Rosję. No, tak uważam. Także bilans ok. Uważam, że jak na 25 lat.
Natomiast ja patrzę troszeczkę cynicznie na ostatnie 20 lat, porównując je z okresem międzywojennym, to znaczy tym, co było między pierwszą a drugą wojną światową. Te 21 lat. Patrzę na to z punktu tylko widzenia na przykład rozwoju gospodarki, prawda? To znaczy, ja pomijam wszystkie kwestie związane, że to by wtedy był wielki kryzys, to była większa, o wiele większa bieda niż nawet to, co zostaliśmy po śmierci ludziom. Ale zmierzam do tego, że w ciągu 20-lecia międzywojennego się wybudowali, stworzyliśmy zęby o wiele bardziej sprawnego państwa niż się niestety to nie udało przez ostatnie 20 lat. To jest taka przykra konstelacja niestety. Na szczęście jeszcze 25% PKB mamy z przemysłu, więc jest nadzieja, że część z Was zostanie inżynierami i będzie to ludziom kraj popychała. Także ja osobiście jestem zadowolony. Mogę sobie zarzucić tylko to, że nie zaangażowałem się dalej w politykę. Nawet miałem propozycję kandydowania w 91 czy 2, ale właśnie w ramach nawet jeszcze Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Natomiast nagle się okazało, że my tutaj lokalni liderzy możemy próbować startować do Sejmu, a tu nagle się zjawił nam desant z Warszawy w postaci chociażby kolegi Andrzeja Kalickiego. I nam to tak przypomniało troszeczkę czasy PRL, że nie o to nam szło, tak? Także to tak. Nie wiem, to może mętnie udzielam odpowiedzi, znaczy mu pokazuję to z różnych perspektyw, ale mam nadzieję, że odpowiedziałem po części. Ale mieliście wtedy świadomość, co się naprawdę dzieje na Zachodzie? Bardzo mizernym stopniu, dlatego że no, to jest dobre pytanie. Znaczy, oczywiście każdy z nas słuchał Radio Wolna Europa i Głos Ameryki, to dzięki temu można było mieć dostęp do tego, co się tam działo. W Siedlcach w tamtym czasie działało wydawnictwo Metrum, jedno z ciekawszych, zresztą prowadzone przez Czarka Kaźmierczaka, obecnie prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. I efektem było to, że na przykład, nie wiem, na przykład książkę tam typu rok 1984 Orwella, która była wtedy ocenzurowana, ona oczywiście mówiła o... Znaczy, to była książka na czasie, bo ona opisywała rzeczywistość, którą w 40-tych latach pisał Orwell, a której myśmy dotykali codziennie. Także w związku z tym, że jeżeli był przemyt jakiegoś niezależnego filmu czy literatury, to tak, ale generalnie to zero wiedzy. Ja pierwszy raz na Zachodzie tak zwanym byłem w 90 roku. Pojechałem do pracy w Szwecji, wyrąbałem jakieś tam te lasy szwedzkie. I zbierałem truskawki. Znaczy, nie żeby jeść, tylko żeby zarobić. Znaczy, to był mój pierwszy kontakt z Zachodem. Później oczywiście to już tam jakoś tam nastąpiło. Ciekawe było w 91 roku, pierwszy raz wjechaliśmy do Rzymu, na pielgrzymkę do Ojca Świętego. To było ciekawe wrażenie, ale ja myślę, że ciekawsze było co innego, bo na przykład jeszcze w czasach tego podziemia, kiedy mieliśmy maszynę sitodrukową taką, którą kupiliśmy od jakiegoś akowca naszego tutaj w okolicy, to kiedyś się mieliśmy takie zdarzenie, że nagle przyjechali Rosjanie, rosyjscy opozycjoniści, 90 rok, ale nie wiadomo było co z nimi zrobić. Myśmy ten powielacz sprezentowali, a my go tam w częściach przewieźli. No i nagle, dla mnie to było chyba takim najbardziej zapamiętanym faktem, ponieważ przyszli na Wigilię. No i tak, ja wtedy rosyjski nawet znałem nieźle, ale to był taki rosyjski trochę ideologiczny. Wiesz, tu człowiek mówił po rosyjsku życzenia bożonarodzeniowe. To miałem z tym trochę kłopoty, ale żeśmy się z nimi jakoś bardzo zbratali. I widząc ich postawę, później mając jeszcze kontakty z ludźmi z Rumunii, bo to też wspieraliśmy tam różne domy pozycyjne, to myśmy mieli taką świadomość, że jesteśmy trochę taką forpocztą. Natomiast wydaje mi się, że my jako społeczeństwo to bardzo szybko zdaliśmy egzamin z tak zwanej szybkiej akomodacji do Zachodu, bo nie mamy chyba z tym problemu. Oczywiście zastrzeżeniem, że troszeczkę za bardzo mamy nastawienie konsumpcyjne, czyli mieliśmy teraz czas większej refleksji. Także to taki kontakt był. Plus Pelex, prawda? Do Pelexu można było pójść tak jak teraz do galerii, czyli popatrzeć na coś, ale nie kupić, bo człowiek nie miał dolarów, tak? Wczoraj się cofaliśmy tutaj w szkole, o 25 lat wstecz, był nawet dziennik telewizyjny z tamtego czasu, tam w barze na dole, tak wtedy była skądinąd Wielkanoc, to był drugi dzień świąt wielkanocnych, 27 marca. Bo ja mam pytanie właśnie tak o Pana refleksję na temat świadomości tamtych czasów. Czy Pan, jakby Pan co się 25 lat wcześniej, to czy spodziewał się Pan, że to się potoczy tak właśnie, czy to się potoczy wolniej, czy szybciej? No ja mogę powiedzieć tylko o swoim doświadczeniu. To znaczy, no, z mojego punktu widzenia rzeczywistość przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Gdyby w marcu ktoś mi powiedział, że w listopadzie po prostu i w grudniu zawalczył,
zdawało się wszystkie demoludy, że wszędzie będą zmienione rządy, że już prawda, za półtora roku Lech Wałęsa zupełnie demokratycznie zostanie prezydentem i że jeszcze się po drodze zdąży pokłócić z częścią Solidarności. Także to chociaż to później wyglądało, że to się tak ślimacz, że tak wolno idzie, to w marcu, no jakby ktoś wiedział, że coś tak, ja bym wiedział, że coś tak toczy, no brałbym to w ciemno. A z drugiej strony teraz, jak się często rozmawia, no właśnie z osobami pamiętającymi te czasy, to wydaje mi się, że to jest projekcja. Nie, no już było wiadomo, to się wszystko sypie, tak, to można było wszystko szybciej zrobić, tak, komunizm nie miał przyszłości, już nikt w to nie wierzył. Jaka była pana świadomość? Czy rzeczywistość przerosła pana najśmielsze oczekiwania, tak jak moje, czy też... No tak właśnie. Bardzo dobre pytanie. Znaczy ja pamiętam tak, w 1985 roku jak robiliśmy maturę, to wtedy jakiś układ ozbrojeniowy był podpisywany, że mieliśmy wszyscy świadomość, że to może być bomby, w ogóle jakaś wojna atomowa, bo to taki był klimat. Ja przynajmniej wyrosłem z domu takiego odpowiedzmy o telewizji PH i Armia Krajowa. W związku z czym wiem, jak każdy młody człowiek zadziorny i oczywiście nieświadomy, bo to czasami tak jak można by było myśleć, że można pójść jak to mówi, z pistoletem na czoło. Ale to nie o to chodziło. I to pytanie jest bardzo ważne i też żebyście też sobie sami przemyśleli, dlatego że ta końcówka lat 80. to było już takie dożynanie. Ludziom się już tak nic nie chciało. Nawet doszło do czegoś takiego, że w tym kręgu opozycji tej siedleckiej, to się wszyscy znają, ale latem nie wiem, tak naprawdę aktywnie zamówiono, może było ze 100 osób. I to wszystko tak topniało. No i tak rzutem na taśmę zrobiliśmy ten reaktywację NZS-u. Ale to nagle było też tak, ja pamiętam jak ja byłem wybrany. To znaczy myśmy się spotykali i tak zaczął się ten okrągły stół, obserwowaliśmy wydarzenia na świecie. Dochodziło, że coś może być. Oczywiście absolutnie się zgadzam, powiedziałem pogląd, że przerosło to wszystko. Ale też się zastanawiam na temat tego, jak będąc już pod koniec tych lat 80. opozycja będąc tak słaba, też i podzielona ideologicznie, jednak udało się to trochę pchnąć. Bo ja pamiętam, że wyjechany obóz naukowy, wracam po tygodniu, mówię, a wiesz, myśmy się wczoraj wybrali na przewodniczącego. Mówię, dlaczego mnie? A, bo już nie ma nikogo. Prawie, że to tak było, bo to tak, może tak śmiesznie, ale też to też świadczyło o tym, że nie każdy też i się chciał narażać, jako zawsze lubimy się narażać. I jakbyś miał z tym problemu, natomiast potoczyło się to wszystko lawinowo, tak, zgadza się, tylko mi w tym wszystkim cały czas, od wielu lat brakuje tego, że o ile był taki duch, który tchnął ten naród, który tak się z tego wszystkiego wyzwolił i fenomen w ogóle początku, zresztą pan pamięta, 1 lipca 89 rok zniesione kartki na cukier i na mięso chyba. Na mięso. I nagle ci ludzie, którzy wypełzli z tych wszystkich gospodarstw przywożący na tych łóżkach, to nagle się zrobił tak zwany wolny rynek. I ja na przykład pamiętam, ostatnio z kolegami zespomnialiśmy wyjazd do Tylicza na lat 88 rok, jak ja byłem wtedy wielkim entuzjastą ustawy o działalności gospodarczej autorstwa Wilczka. To naprawdę była jedna z najlepszych ustaw gospodarczych. Oczywiście może ona była robiona pod kamp ludzi do nomenklatury, ale tak naprawdę stwarzała wszystkim podobne możliwości. Dzisiaj już takie wolności gospodarcze nie mamy niestety. A ja jako człowiek ambitny oczekiwałbym tego, że mój kraj będzie oczywiście najpiękniejszy, najszczęśliwszy na świecie. I pod tym względem oczywiście chciałbym, żeby było lepiej oczywiście, że moje oczekiwania są ten, ale podzielam zdanie pana profesora, że nikt się tego nie spodziewał, że tak szybko będzie wszystko szło rzeczywiście. I to chyba to było fajne, bo wymagało od nas też mobilizacji, nie? Bo to tak jak mówię, tutaj czymś się zajmujemy, to już Rosjanie przyjeżdżają do nas i się patrzą na nas i chcą się dowiedzieć, jak to zrobić. Tu tam jakąś żeśmy misję charytatywną wysłali kolegów do Rumunii, bo przecież też tam różnie było. No dużo się tego wtedy działo. Znaczy, wydaje mi się, że zresztą sam pan pamięta, że każdy, nie działo tylko w jednej jakiejś organizacji, robiło się 50 milionów rzeczy na raz tak naprawdę. Ja pamiętam, że to był tak kreatywny czas w moim życiu, dwa koła naukowe, ileś tam tych organizacji tworzonych. I naprawdę ten entuzjazm nas niósł, bo pamiętam, że znaleźliśmy taką chyba jako jedną z niewielu województw powstającej do powołania Wojskiego Sejmiku Młodzieży, która grupowała wszystkie organizacje, od upadającego ZSP, NZS-u, Związku Młodzieży Wiejskiej i tak dalej. I to rzeczywiście jakoś zaczynało działać. Teraz to myślę, że to się już tak już okrzepło, jest to bardziej zinstytucjonalizowane. No mówię, jako człowiek ambitny oczekiwałbym jeszcze więcej. No tyle. Może jestem naiwny jeszcze. Tam jest dzisiaj trudniej, dlatego że mało jest takich nośnych idei, które by pozwalały macie ten zakres wolności tak szeroki, a który niesie ze sobą tak dużo odpowiedzialności.
ale tak naprawdę piekielnie dużo pracy, żeby z tego skorzystać. W stosunku do naszego pokolenia to macie naprawdę wszystko w tej chwili i życzę tak naprawdę, żeby to w sposób jak najbardziej efektywny dla własnego dobra i swojego sąsiedztwa wykorzystać. No. Czyli walczyć z lenistwem i coś osiągać, coś coś robić. Się za ileś lat, jakiś szkoda też zasiedli na środku i opowiadali, że w 2014 roku, no, słuchajcie, to było zupełnie inaczej. No.